Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki! Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 245. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Ale zanim wejdziemy na dobre w 2023 rok, czas na małe podsumowanie. To był ciekawy rok, niewątpliwie, pod wieloma względami trudny, ale na pewno bardzo przełomowy. Dla mnie na pewno osobiście wyjątkowy, pełen doświadczeń i lekcji. Ja, słuchajcie, jak co roku zebrałam dla Was Creme de la Creme, czyli inspiracje inspiracji, ulubieńców ulubieńców, rzeczy, produkty, praktyki, programy, które skradły moje serce w 2022 i zasługują moim subiektywnym, bo innego nie posiadam, zdaniem. Na ponowną wzmiankę. Mam nadzieję, że będą Wam służyć. Mówię ponowną, bo zapewne są to rzeczy, które pojawiły się w przeróżnych pojedynczych solówkach z tego roku. Może parę elementów prezentownika też się pojawi. Zresztą sami zobaczycie, ale myślę, że to jest bardzo przyjemna tradycja, żeby sobie tak ten rok inspiracyjnie spiąć. Kiedy układałam ten odcinek, w ogóle zazwyczaj, kiedy układam moje odcinki, to staram się, żeby kolejne polecajki wynikały z poprzednich i żeby to miało jakąś spójną całość, to ja wybieram sobie kategorię, kolejność tego wszystkiego. I słuchajcie, nie wiem, jak to się stało, że postanowiłam zacząć od muzyki. Nigdy, myślę, że to jest słowo, którego mogę użyć z pełną odpowiedzialnością, nigdy nie zaczęłam. Inspiracji od muzyki. I to już mówię o tym, jak wiele się zmieniło w tym kontekście w moim życiu, i bardzo mnie to cieszy. Także otwieramy w ogóle taką większą kategorią kultura, nazwijmy to. No i pierwszym podpunktem, pierwszą podkategorią jest właśnie muzyka. I jeszcze dodam dygresję, bo nie, nie zacznę tego odcinka, słuchajcie, nie ma opcji. Będzie dużo dzisiaj anegdot, dygresji. Ja się w ogóle muszę trochę rozluźnić, dlatego że to jest podsumowanie, to jest odcinek na początek roku, jakby wszyscy jeszcze jesteśmy w takim trybie poświątecznym, więc myślę, że narzucanie jakiegoś wielkiego tempa nie ma większego sensu. To, co chciałam powiedzieć w ramach tej dygresji, to to, że starałam się wybierać po jednej, no maksymalnie... Dwóch, trzech rzeczach w każdej kategorii, także tych, tych ulubieńców jest więcej. Ja zachęcam Was w ogóle do tego, żeby wracać do inspiracji. Jeżeli czujecie, że chcecie potestować sobie jakieś nowe, właśnie, nie wiem, audycje, poglądać filmy, seriale czy sprawdzić jakieś produkty, nie wiem, beauty, to, to ja myślę, że. Te moje inspiracje pozostają w jakiś sposób aktualne. Chociaż nie ukrywam, że sama lubię słuchać na bieżąco. Koniec dygresji. Przechodzimy do kategorii kultura, pod kategorii muzyka i tutaj będzie już krótko i na temat. Mój Spotify, Rapt, to potwierdzi. Absolutnie królem mojego Spotify'a, a zatem królem moich słuchawek był. Uwaga, 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 kto zgadnie, macie teraz trzy, dwa, jeden. Tak jest, był to. Harry Styles i jego nowa płyta, czyli Harry's House, to jest bez wątpienia mój ukochany artysta. Już nie mogę się doczekać, aż pójdę na jego koncert na Narodowym w Warszawie 1 lipca. Byłam na jego koncercie w 2018 w Hamburgu. Jestem ogromną fanką jego ewolucji jako muzyka i po prostu uważam, że jest królem popu. Kolejna dygresja. Słucham muzyki na Spotify, ale podcastów słucham na iTunesie. Też tak macie? Myślę, że to jest trochę dziwne, bo to jednak komplikuje życie. Po co nam tyle aplikacji? Nie wiem. Nie wiem czemu tak jest, ale tak mam. Niezależnie od tego, gdzie słuchacie mojego podcastu, to oczywiście pamiętajcie, że jak zawsze jest mi miło, kiedy dacie mu miłą gwiazdkę, znaczy najlepiej więcej niż jedną, napiszecie jakąś opinię i będziecie ze mną regularnie. W kategorii muzyka nie mogłabym nie wymienić mojego głośnika. Tak jak Wam powiedziałam, ja mocno zmieniłam moje podejście do muzyki. Miałam przez większość życia, tutaj taki moment confession kompleksy muzyczne, bo też zawsze otaczałam się w szkole ludźmi, którzy się bardzo fascynowali jakąś konkretną muzą, czy to był indie rock, czy to był metal, na przykład. I miałam poczucie, że ja się na tym zupełnie nie znam. Jednocześnie było mi trochę głupio, że lubię takie popowe hity do śpiewania. I to jest fajna rzecz w dorastaniu, że przestaje nas tak bardzo obchodzić to, jak wyglądamy no dla innych ludzi i pozwalamy sobie być sobą i robić rzeczy, które sprawiają nam frajdę, jak na przykład oglądanie głupich reality show. Raz na jakiś czas oczywiście, nie non-stop. I tak samo jest z muzyką. Muzyka według mnie ma nas cieszyć, ma, znaczy, nie, nie, nie źle, źle powiedziałam. Nie ma nas cieszyć, ale ma wywoływać w nas konkretne emocje, ma pełnić różne funkcje, i to od nas zależy, i to do nas należy decyzja, czy chcemy dzisiaj się zasmucić, czy chcemy dzisiaj sobie potańczyć, czy chcemy słuchać czegoś, co ma ambitny tekst, czy może czegoś, co jest głupawe, i to też jest okej. Okay. I ja bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mam taką dobrą relację z muzyką. I mam teraz takie nastawienie, że oczywiście pozwalam sobie na słuchanie tego na całą ochotę, ale mam dużą zajawę na to, żeby muzykę odkrywać w swoim tempie, w zależności od tego, na jakim jestem etapie, a nie słuchać tego, co uważam, że należałoby słuchać. Naprawdę słuchajcie, to była to była story of my life przez długi czas. A teraz mam takie, takie poczucie, że mam całe życie na to, żeby temu odkrywać. To jest strasznie ekscytujące, że to się prawdopodobnie nie skończy, choćbym chciała przysłuchać każdego utworu, jaki powstał, to bym nie zdążyła. No, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myślę, że przez to, że ta muzyka wróciła do mojego życia w, takim, w takiej ważnej roli, to doceniłam też jej jakość i stałam się Niewolniczką dobrego głośnika. Ja wszystkiego słucham na moim głośniczku Sonos Roam, pięknym zielonym. Chodzę z nim, zabieram go nawet na jakieś wyjazdy i no po prostu na maksa oceniłam to, kiedy ta jakość jest dobra. Krótko i na temat. Not this time, moi drodzy. Idziemy dalej. Kategoria film slash kino. Ja kocham kino, jestem wychowana przez kinomaniaczkę, moją kochaną mamę, i obejrzałam w swoim życiu masę filmów jako dziecko, jako nastolatka. Niektóre z nich zdecydowanie za wcześnie, jak na swój wiek. Też pozdrawiamy mamę. Ale teraz mam takie poczucie, że odkąd jestem dorosłą kobietą, to, to moje statystyki spadły i nie oglądam tylu filmów. Ile bym sobie życzyła, i to wynika z różnych kwestii, do których przejdę też w kolejnych kategoriach, bo myślę, że to jest dosyć, dosyć ciekawe. Mimo wszystko, wydaje mi się, że obejrzałam w tym roku sporo fajnych filmów, i postanowiłam dzisiaj wyróżnić dwa, choć to było trudne, bo to jest też ciekawe, bo nie, nie obejrzałam zbyt wielu wybitnych, ale obejrzałam sporo bardzo dobrych, więc nie chciałam tutaj robić listy dziesięciu wybrałam dwa. Pierwszy z nich to jest Najgorszy Człowiek na Świecie, film norweski z 2002 roku. Nie chcę walnąć jakiejś gafy, ale chyba Oscar za film nieanglojęzyczny, ale on był nominowany. W reżyserii Joachimiego Triera i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie skopiowała opisu z filmu Weba, Otóż pełna życiowej energii Julie, a raczej Julię, u progu 30 urodzin stara się poukładać swoje skomplikowane życie uczuciowe. Trafne, ale dosyć mocno spłycone. Jest to film podzielony na rozdziały. Są to przeróżne momenty, fragmenty, sceny z życia tej oto dziewczyny. Przede wszystkim, no niestety, ale to jestem ja, więc przede wszystkim estetyczne, pięknie nagrane, naprawdę cieszy oko. Uwielbiam język norweski, więc przy okazji byłam zachwycona, że mogłam sobie go posłuchać. Ciekawe jest to. I jak przedstawiona jest też mentalność Norwegów. Super jest sobie to zderzyć z Polską, bo jest dużo takich dla mnie fajnych kontrastów, zarówno jeśli chodzi o ich podejście do, 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 do kwestii relacji, jak, ich do jak i o ich. <grych> radę, Karo. Jak o ich podejście do do życia ogólnie. Mówię bardzo enigmatycznie, ale to nie ma co spoilerować, też tak jak powiedziałam, to są fragmenty z życia, więc tam się dużo dzieje, jest, jest wiele wątków, to jest film, w którym nie chodzi o budowanie napięcia, jakiś moment kulminacyjny, tylko każda scena jest ważna, wnosi inną wartość, to też super film, żeby do niego wracać. Ja widziałam go dwa razy i, i za każdym razem wyciągnęłam coś innego, na pewno obejrzę go jeszcze nie raz, jest to takie trochę studium naszego pokolenia, film o szukaniu siebie, naprawdę... Serce mi się ogrzewa, jak o nim myślę, także serdecznie Wam polecam. Drugi film, który chciałabym zarekomendować, to jest Nie Patrz w górę, Don't Look Up film dostępny na Netflixie. Jest to amerykańska czarna komedia z 2021 roku. Ja obejrzałam ją w styczniu. Jest to produkcja w reżyserii i według scenariusza Adama McKaya. Gra tam Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep. Naprawdę jest to plejada gwiazd, tak jak powiedziałam, czarna komedia, satyra o tym, co się dzieje z naszym światem. Nie będę Wam mówić, o czym on jest bo myślę, że po prostu warto zobaczyć. To jest film, który trzeba wziąć jednocześnie z przymrużeniem oka, ale myślę, że jeżeli ktoś nie pozostanie <laughs> zatrwożony po jego, po jego obejrzeniu, to to jest, moi drodzy, niepokojące. Z filmu, ale teraz słuchajcie, jak myślę o tym, że skończyłam już dział filmowy, to jest mi tak, tak trochę dziwnie, bo, 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 bo dużo było tych fajnych filmów. No ale tak jak powiedziałam, wracajcie do archiwalnych odcinków. Może założę swojego filmu eba, posprzątam go i wam udostępnię. To jest, to jest, myślę, dobra myśl, i też dobrą myślą jest to, żeby w nowym roku postawić na filmy. Dlaczego o tym mówię? Bo teraz przechodzimy do seriali. I zauważyłam, że w ostatnich latach seriale zdecydowanie przejęły moją uwagę względem filmów. Trochę mówi się o, o takim końcu, albo może nie końcu, ale o kryzysie kina i o trwającej erze seriali. Zresztą sami popatrzmy na oferty przeróżnych platform, które prześcigują się w swoich produkcjach. Obsady seriali mówią same za siebie. Ja mam długą listę seriali, które chciałabym obejrzeć i jestem pod ogromnym wrażeniem, co wydarzyło się w ogóle właśnie w świecie no telewizyjnym, ale teraz już streamingowym, jeśli chodzi o te kategorie. No, gdybym nie powiedziała o tej rzeczy w ulubieńcach roku, to znaczyłoby, że mam luki w pamięci. Dlatego, że absolutnie chyba ulubioną rzeczą, jaką obejrzałam ze wszystkiego. Z filmów, seriali, z, nie wiem, z podcastów, Jego miała wybrać jedną rzecz rozrywkową, multimedialną którą bym Wam poleciła, to jest to serial oba sezony, Ted Lasso. Ted Lasso. Serial na Apple TV. Premierę miał w 2022. Film web mówi o nim. Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Brzmi to Pff, mało zachęcająco, Pamiętam, jak moja przyjaciółka mówiła mi, żebym to obejrzała. Ja mówię, Stara, ja nie będę oglądała filmu o piłce nożnej. Jakby spoko, że gra Jason Sudeikis, lubię go i super, ale to w ogóle nie jest dla mnie kategoria. Niewiele wiedziałam o tym, co mnie czeka. I może dobrze, że miałam takie nastawienie, bo na pewno sobie go jakoś tak nie, nie, nie wyidealizowałam. Natomiast jest to tak wybitny serial, że chciałabym, żeby był po prostu obowiązkowym serialem w szkole. Jest to serial o wrażliwości. Jest to serial, który nas rozbawi do łez, jednocześnie nas poruszy do łez, będzie trzymał w napięciu, będzie nas rozczulał i będzie naszym towarzyszem przez kilka tygodni albo przez kilka dni w zależności od tego, czy będziemy systematycznie sobie dozować, czy postanowimy obejrzeć wszystko naraz. Szczerze, naprawdę polecam dozować, tak już na, na poważnie mówiąc bo tam się dużo dzieje i to nie jest taki serial, który tak trzyma w napięciu, jeśli chodzi o fabułę że musisz obejrzeć kolejny odcinek, bo nie zaśniesz tylko chcesz, żeby z Tobą to uczucie po odcinku pobyło naprawdę skłania do refleksji, porusza niesamowite życiowe tematy w przepiękny, jak powiedziałam, wrażliwy, delikatny i idealnie wyważony sposób oh, aż bym sama chciała sobie to wyzerować i obejrzeć od nowa i na pewno w tym roku obejrzę od nowa bo to jest serial najwspanialszy na świecie i drugi serial, który postanowiłam wyróżnić, w ogóle nie rokował w ten sposób. Ja to mówiłam niedawno, bo to jest serial, do którego wróciłam w ostatnich miesiącach z uwagi na śmierć Królewej Elżbiety. Oczywiście cały świat się zainteresował rodziną królewską, też nie byłam tutaj oryginalna. Zatem wróciłam do serialu The Crown. To jest oczywiście serial o rodzinie królewskiej brytyjskiej, zrobiony genialnie. Twórcą jest Peter Morgan. Jest to dramat historyczny, produkcja Wielka Brytania. I pierwszy sezon miał swoją premierę w 2016 roku. Tak jak powiedziałam, ja jestem troszeczkę Late to the party, ale doceniam ten film za poziom, za to, jak jest. Genialnie wykonany i jest to ogromna, ogromna produkcja. I każdy odcinek jest dla mnie niczym nowy film, bo też dzieje się w innym momencie. Wiadomo, to pokazuje na przestrzeni lat historię rodziny królewskiej lat, dziesięcioleci wręcz. I, i tak jak mówię, każdy odcinek to jest osobna, mogłoby być osobnym kinowym filmem on ma około godziny i, i jak sobie myślę o tym, ile tam rzeczy musiało się wydarzyć, żeby to zostało zrealizowane, bo przecież zmieniają się aktorzy, scenerie to jest coś wielkiego i naprawdę bardzo Wam polecam, a ja też lubię się, Czegoś nauczyć. Wiadomo, że to jest no, oparte o historię rodziny królewskiej. Jest tam też sporo fikcji, ale ja lubię wiedzieć, znaczy mieć takie poczucie, że jednocześnie uczę się czegoś o historii. Także polecam na maksa. I wychodząc z serialu, wchodzimy w podcasty, jest to dla mnie <todgłosy> trudna kategoria, bo ja słucham tych samych rzeczy od lat, więc w inspiracjach zeszłego roku tak naprawdę dowiecie się, czego słuchałam w tym roku. Zatem aby się nie po. To wyróżnię jeden podcast, który chyba był moim ulubionym, i jest to podcast w audiotece, podcast Anny Gacek. To są dwa zasadniczo podcasty, bo jest to podcast Sweet Notice i Sweet Teens, czyli lata dwutysięczne i lata nastoletnie. Oba są latami mojej młodości. Ja, słuchajcie, od dziecka kocham popkulturę i w wolnych chwilach, tutaj się muszę przyznać, gdybym miała oglądać coś jako Guilty Pleasure, to oglądała Hollywood Buzz i jakieś inne plotki o gwiazdach Hollywood. Też w kontekście tego, że, że wychowałam się na, na kinie i to jest, to jest ta dziedzina, która mnie zawsze najbardziej fascynowała. Także taki moment sorry, not sorry, po prostu lubię i nie wstydzę się. Ale tak jak wam powiedziałam przed sekundą, uwielbiam się też uczyć i porządkować swoją wiedzę, więc dla mnie to jest cudowny program, ten autorstwa Anny Gacka. Nie Hollywood Buzz, bo Anna Gacek nas przeprowadza rok po roku po tym, co działo się w popkulturze. Oczywiście w, na pierwszym planie zasadniczo jest muzyka, ale mamy też trochę o świecie kina, o świecie seriali, o świecie mody i o szeroko pojętych celebryckich dramach, ale oczywiście mega merytorycznie i ze smakiem. Bardziej po to, żeby też dać jakiś kontekst kulturowy i, 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 i pogadać o przemianach społecznych. Dla mnie to była bardzo fajna przygoda. Słuchanie tego podcastu, właśnie, żeby sobie poukładać, co działo się na przykład na początku lat 2000, kiedy ja byłam dzieckiem i nie pamiętam, a czy się nawet nie wiem, tak naprawdę kim był Justin Timberlake czy, czy, czy Britney Spears, bo wiedziałam, że lecą ich piosenki, ale nie miałam żadnych danych o nich, o ich historiach. Więc, więc, jeżeli macie tego typu hobby i zajawki, to myślę, że to będzie dla Was super. Super czas, słuchanie Anny Gacek. Dużo ciekawostek, ale jednocześnie jest to tak zwane samo gęste, także jest konkrecik, na maksa polecam. Wychodząc z multimediów, wchodzimy w analog, nadal w kulturze pozostając i kilka słów o książkach. Chciałabym na pewno polecić książkę, która z tego co pamiętam w ostatnich kilku odcinkach pojawiła się, nawiązywałam do niej na pewno parę razy, i wraca do mnie przy przeróżnych rozmowach, głównie z kobietami. Jest to książka Obsesja Piękna autorstwa Rene Engel. Jest to książka, którą powinien przeczytać moim zdaniem każdy, i mówię, powinien nie bez powodu. Wierzę, że dotyczy ona obu płci. Choć teoretycznie, czytając sobie chciałam powiedzieć etykietę okładkę opis Czytamy o tym, że, że jest ona dedykowana głównie kobietom, ale powiedzmy, że ja tutaj sobie to uogólniłam. I nawet jeśli dotyczy ona bezpośrednio Ciebie, czyli jeśli z jakiegoś powodu się uchowałeś przed obsesją piękna i nie utożsamiasz się z tymi problemami, to wierzę, że taka lektura po prostu pomoże zrozumieć nam osobę w naszym otoczeniu, która może przeżywać podobne, podobne rzeczy żeby było jaśniej. Książka mówi o tym jak współczesna obsesja na punkcie wyglądu krzywdzi nas od najmłodszych lat. I autorka to jest wielokrotnie nagradzana profesor psychologii, która w tej książce pokazuje jak ta obsesja na punkcie wyglądu i aparycji stała się epidemią, która przeszkadza nam podejmować życiowe decyzje, prowadzić szczęśliwe i wartościowe życie. To są mocne słowa, ale naprawdę słuchajcie. Tak to wygląda kultura diet, kultura wyglądu zewnętrznego i presja wywierana na kobietach, które zamiast móc, właśnie, skupić się na tym, co jest dla nich ważne, cały czas skanują, skanujemy. Czemu ja mówię w, takim, w takiej formie? Mówię, mówię też o sobie. Cały czas zastanawiamy się, jak wyglądamy i, i analizujemy swoją wartość, czy też utożsamiamy swoją wartość ze swoim wyglądem. To jest na maksa smutne, w ogóle tutaj dygresja numer X, ale. Czasami tak mam, że jak zaczynam jakieś zdanie złożone, to zanim przejdę do meritum, zapomniałam od czego się zaczęło, także to był, to był jeden z tych momentów. No ale, żeby nie było tak ponuro, się tę książkę. Ona ma nie tylko nam nakreślić problem, ale chociaż powiem Wam szczerze, jak ją czytałam, to miałam wrażenie, że jesteśmy po prostu w fatalnej sytuacji i, i, i okropne rzeczy nam się stały. Na szczęście końcówka mówi o tym, że są rozwiązania, także polecam doczytać. Drugą i zarazem ostatnią książką o której dzisiaj powiem jest książka autorstwa Nataszy Lun Conversations on Love którą przeczytałam w czerwcu wydaje mi się niesamowita książka jedna z tych do której też będę wracała która przyszła do mnie w odpowiednim momencie niczym książka o miłości Olgi Drendy i Małgorzaty Halber odpowiednio dwa lata temu jest to książka składająca się z rozmów z wyjątkowymi ludźmi, też niesamowicie, nie wiem, niesamowicie słynnymi, ale też takimi, którzy dokonali bardzo ważnych rzeczy, ważnych odkryć. I rozmawiają oni z autorką o przeróżnych wymiarach miłości, o tym, jak ewoluuje ona w ciągu naszego życia, o przeróżnych etapach, wyzwaniach trudnościach, ale też uniesieniach. Ja bardzo wiele się z tej książki nauczyłam i czuję, że czytając ją ponownie wyciągnę zupełnie inne wnioski, a tutaj kwoli dygresji kolejnej, skoro była x teraz dygresja y. Mam coś takiego, że jednak, słuchajcie, żyjemy w świecie przebodźcowania i nasze telefony, jakby wszelkie media walczą o naszą uwagę. Ja zauważyłam, że o wiele trudniej czyta mi się książki, które są napisane ciągiem. Trudne wyznanie, powiem szczerze, ale tutaj mamy właśnie te wywiady. Każdy wywiad oczywiście wprowadza jakąś dynamikę, wprowadza jakiś bodziec. Mamy też takie intro do każdego wywiadu, i przez to te książki się czyta jakoś tak sprawniej, dynamiczniej. Ciekawiej I mnie to na no, maksa niepokoi. Ale dostrzegłam, że to sprawia, że taka książka sprawia mi większą frajdę. I, I chciałabym nad tym popracować i móc też czytać książki bardziej tradycyjne. Także mam nadzieję, że to co dzieje się teraz, kiedy mnie słuchacie, czyli mój detoks cyfrowy i bycie totalnie poza mediami społecznościowymi, przyniesie skutki i nie będę musiała tak bardzo się Jakoś kontrolować, żeby utrzymać swoją uwagę na kartce pokrytej słowami. Kończymy dział kultury, proszę państwa, i przechodzimy do działu jedzenia. Też jestem zdziwiona, że żadnego nie zaczęłam, ale na pewno nie zdziwi was to, o czym teraz powiem. Moim ogromnym odkryciem roku jest spora zmiana w moim jedzeniu, ale przede wszystkim zmiana zapoczątkowana i zainspirowana przebytym. Detoksem medycyny chińskiej. Ja o detoksie medycyny chińskiej mówiłam dużo w tym roku. Odcinków na ten temat zdecydowanie nie brakuje, ale powiem ostatni raz. A w sumie pierwszy raz, bo ten odcinek, mam nadzieję, leci już w nowym roku, więc pierwszy raz w tym roku, ale może ostatni raz na najbliższe miesiące. Dla mnie, detoks medycyny chińskiej, pierwszy, czyli ten marcowy, wiosenny, jak i drugi, czyli październikowy, jesienny, był to czas zmieniający życie na różne sposoby, bo każdy z tych detoksów był zupełnie inny. Jestem ciekawa, czy to będzie potem się analogicznie jakoś powtarzać w kolejnych latach, czy rzeczywiście każdy detoks w ogóle jest o czymś innym. Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach. Ale było to zmieniające życie doświadczenie i mam nadzieję, że zostanie ze mną po prostu na wieki. Mm, tutaj można by oczywiście. Temat rzeka otworzyć. Jest to czas przyjrzenia się relacji z jedzeniem, zarządzania emocjami, obserwacji tego, jak jesteśmy, niestety, to jest duże słowo, ale powiem je, uzależnieni od niektórych substancji, czasem fizycznie, czasem po prostu psychicznie, jak regulujemy emocje, czy to kawą, czy to słodyczami, itd., dalej. Tych, tych wniosków i pól, na których my możemy poznawać siebie. Jest naprawdę cała masa w, w procesie detoksyfikacji, więc, więc polecam Wam bardzo sobie ten temat zgłębić. Um, oprócz tego, że, że detoksy zawitały do mojego życia, to to, co jest istotne, to to, że. Bardzo zmieniły one to, jak jem na co dzień. Ja oczywiście jadłam zdrowo, miałam dużą świadomość swojego ciała, dużą świadomość odżywiania, też interesuję się zdrowiem i, i po prostu siedzę w tym od lat, od lat, od lat. Ale w dużym skrócie, na pewno przestawiłam się w dużej części na jedzenie gotowane i jedzenie według takiego wzorka, który podała nam Karo Góralska. Serdecznie pozdrawiam czyli grain, green protein, czyli mamy tutaj zboże, zielenina i czy tam warzywo i białko, do tego kiszonka, do tego zielone listki, do tego posypka. To jest y, naprawdę taki bardzo fajny szablon do jedzenia na co dzień. Nie będę go teraz rozwijała. Do tego bardzo dużo zup, naparów, kompotów i cała masa innych wskazówek dla mnie jest to też tak edukacyjny czas właśnie pod kątem gotowania dla siebie, że i chciałam być też kreatywny, że po prostu wam strasznie polecam tego spróbować. No, udało mi się. Nawet tak długo nie gadałam o tym detoksie, fajnie cieszę się. Słuchajcie, nie muszę przedstawiać marki, o której teraz powiem, ale muszę, muszę to ją wymienić. Chodzi o Olini. Moja miłość do olejów to jest kolejne pokłosie detoksu. Bo nie dość, że odkryłam, że można jeść gotowane jedzenie i polewać je olejem i to robi robotę. To poprzez pewien reset kubków smakowych odkryłam w ogóle, jak smakują różne oleje i jak fajnie my czują z różnymi smakami. Moim faworytem jest niewątpliwie olej z wiesiołka, który mogłabym dawać na wszystko. Jest on bardzo zdrowy i szczególnie polecany jako wsparcie kobiecego zdrowia z uwagi na to, jakie zdrowe tłuszcze zawiera, także do zup, do śniadań, do bowli to są moje takie najczęstsze zastosowanie olejów, tak jak powiedziałam, o linii, bo jest to polska cudowna, jakościowa rodzinna marka, do której mam wielki, wielki sentyment. I oprócz olejów korzystam też z ich octów, przeróżnych masełek. Ta gama produktów jest coraz większa. Wiem, że mają nawet jakieś posypki, taka próba posypek z poprzedniego podpunktu. Naprawdę jestem wielką, wielką, wielką fanką. No, ale jak wiecie, nie mogę mówić w ogóle o ulubieńcach kiedykolwiek bez powiedzenia, chociaż kilku słów o kawie, bo, bo, bo kawa jest ważna. I mogę nazwać siebie po tym roku kawoszką i osobą, która interesuje się kawą. Oczywiście nie powiem, że się znam, ale lubię wiedzieć i lubię się uczyć o kawie. I podsumowując ten rok, to ja po prostu nie sądziłam, że będę piła czarną kawę, żeby nie było. Bardzo lubię też czasem kawę z mlekiem, ale czarna kawa stała się moją kawą taką go-to i jest dla nas lepsza niż kawa z mlekiem z punktu widzenia zdrowia, przynajmniej tak mówi TCM, a ja się słucham. Staram się jej nie pić naczczo od tego roku, jest to duże odkrycie zdrowotne i bardzo często sięgam po kawę bezkofeinową, najchętniej oczywiście specialty, która jest od wywana. wiem, że nie ma takiego słowa ale pozbawiana kofeiny, w sposób zdrowy i naturalny, a nie chemicznie. To też jest ważne, żeby sobie na to zwrócić uwagę. Oczywiście też nie dajmy się zwariować i to, dobra, dygresja Z. W poprzednim podpunkcie mówiłam o tym jedzeniu według wzorka i jedzeniu zup, ale ja słuchajcie, też chodzę po knajpach i wyjeżdżam i jem chrupki i pizzę, więc, więc pamiętajmy, jesteśmy ludźmi i ja po prostu z przyjemnością wracam do tego mojego zdrowego jedzenia, bo ono daje mi szczęście, moje ciało jest zadowolone i ono mi na maksa smakuje, ale jednocześnie też jem krasanta pistacjowego, więc pamiętajmy o tym. Tak samo piję bezkofeinową kawę syficzną, sorka, czasami muszę uważać na, na, na swoje słowa w, w Hiszpanii, i to też jest okej. Okay. ale tutaj mówię o takim pierwszym wyborze. Także jeśli chodzi o kawę w moim życiu, to zmieniło się to, że Zaczęłam doceniać i enjoyować, mówiąc po polsku, cały ten rytuał. Kiedyś wydawał mi się on irytujący. Mielenie, odmierzanie, ważenie, parzenie. A teraz myślę sobie, że to jest taki bardzo piękny ukłon w stronę tego, że ta kawa, słuchajcie, żeby dotarła do nas, przyszła długą drogę, więc chociaż możemy poświęcić jej pięć minut, żeby docenić to, że ktoś się dla nas zebrał, przewiózł, zrostował, zapakował. No, to jest, to jest piękne że możemy ją pić tutaj w tej szerokości geograficznej. A jako ciekawostkę dodam, że moim najnowszym odkryciem jest Aeropress, którego nauczyłam się używać w tym roku i którego stałam się szczęśliwą posiadaczką z uwagi na to, że święty Mikołaj mnie słucha. Także będą, słuchajcie, ulubieńcy grudnia połączeni z ulubieńcami stycznia. Co jest też, w ogóle nie wiem, nie wiem czy nie zrobię, teraz głośno myślę, nie wiem czy nie zrobię jakiejś dodatkowej solówki, która będzie podsumowaniem mojego detoksu który teraz robię i tego, co wymyśliłam przez ten czas. Myślę, że to byłoby fajne zrobić inspiracje takie bardziej, tak jak teraz, takie bardziej jednak chillowe, a, a głębsze rozważania i wnioski możliwe, że okażą się być na tyle cenne, że będziecie chcieli mnie posłuchać, ale to was o to może zapytam. Już powoli kończymy dział jedzeniowy, ale jest on oczywiście duży, bo życie kręci się wokół jedzenia. Moje na pewno w większości ludzi tak pod takim względem, że jeść trzeba, ale u mnie to jeszcze dodatkowo jest y, hobby życiowe. No ale wiadomo, że słuchajcie, kawa daje szczęście i zdrowie, ale ten rok był dla mnie też czasem świadomej suplementacji. Ja przestawiłam się w tym roku w 100% już na produkty Health Labs Care, bo po prostu mają w ofercie wszystko, czego potrzebuję. Of course, zgodnie z zaleceniami mojego lekarza na podstawie regularnych badań. To zawsze trzeba dodać. A ja też z wygody, chyba większość z nas z wygody, lubimy mieć w jednym miejscu wszystko, czego potrzebujemy. Ja jakoś czuję, że to mi ułatwia życie. Ufam Health Labs w pełni z uwagi na ich ekspertów, których zatrudniają do tworzenia receptur. Super, że dbają o środowisko na każdym etapie produkcji. Także jestem bardzo dumna z takiego polskiego brandu i niezmiennie polecam. Miałam nie powtarzać inspiracji z zeszłego roku i złapałam się na tym, że no, nie udało się. Dlatego, że jeżeli miałabym wyróżnić jedną restaurację, to muszę wyróżnić tę i zrobię to drugi raz i zrobię to bez żenady. Nie ukrywam, że głównie gotuję domowo. Gotuję w domu. A na mieście jadam przede wszystkim na wyjazdach. Ale należy się wyróżnienie najsmaczniejszemu, najbardziej jakościowemu, sezonowemu i lokalnemu lokalowi. <grym> Czyli będzie. Gdzie wszystko jest, słuchajcie, zawsze pyszne. I to co ważne, mają tam zawsze świetną obsługę. A ja, im jestem starsza, tym bardziej doceniam to, jak. Nie chcę mówić, jak jestem traktowana, ale jaka jest atmosfera w knajpie, jakie jest podejście do klienta. Wychodzimy z działu jedzenia i wchodzimy do działu niczego. Bo nie mogłabym powiedzieć o roku 2022, nie wspominając o tym miejscu. Paradoksalnie, słuchajcie, rozgotowałam się w ogóle domowo, mieszkając w Paryżu. I tutaj mowa w ogóle o Paryżu jako o inspiracji roku. Nie mogło tego miasta zabraknąć, stało się ono w tym roku moim trzecim domem. Spełniło się moje ogromne marzenie, bo wchodząc w 2022, chciałam znaleźć sobie jakiś drugi dom. Jakieś miejsce, w którym będę jedną nogą. W, w życiu bym nie pomyślała na przestrzeni całego mojego życia, że to będzie Paryż i bym nawet rok temu nie uwierzyła w to. Że to będzie to miejsce, które zacznę nazywać takim swoim. No nie, nie chcę przesadzać, że domem, ale mieszkałam tam trzy miesiące, więc był to mój tymczasowy dom. I kiedy wracałam z Paryża, nie myślałam, że będę miała podejście, że jest to mój dom. Raczej sądziłam, że jest to taki półzamknięty rozdział. A teraz, kiedy miałam też możliwość wrócić tam już totalnie z doskoku turystycznie na naukę francuskiego, właśnie bonusowy ulubieniec nauka francuskiego. Taka prawdziwa w szkole pana od francuskiego. To musi być mój ulubieniec roku. To jest mój ulubieniec roku. Naprawdę. I będę wracać, będę tam jeździć co kilka miesięcy i będę coraz lepiej mówić po francusku dla siebie. I to jest dla mnie ogromne osiągnięcie w jakiejś takim. Nie wiem, w takiej podróży self-love, <grych> że, że robię dla siebie coś takiego, właśnie po nic. Ja, do tego, ja tego do niczego nie potrzebuję. A to się dzieje. Także dodałam to, właśnie, bonusowo. I Teraz wiem, że Paryż jest miejscem, które mnie niesamowicie inspiruje. Jest to przepiękne miasto, moje ukochane jeśli chodzi o estetykę. Yy, mamy tam kulturę, mentalność ludzi. Sporo o tym mówiłam w podcaście gościnnie u Asi ze Small Travelersów. Asia to była Pięciak i podcast yy, Slow Talks. Yy, o tym, że lubię Francuzów. Mam w Paryżu znajomych i jak wracam, to sobie zdaję sprawę, że naprawdę zrobiłam tam fajne relacje. No i uczę się języka. Także wszystko tutaj się zgadza, żeby było to miejsce, do którego wracam. Czy będę używać stwierdzenia kolejny dom? Pewnie nie, ale na pewno najbliższe mi miasto po Warszawie. I bardzo, bardzo mnie to cieszy i nie mogę się czekać na kolejne odwiedziny. Na koniec, moi drodzy, mam dla Was kategorię wellness, której też by nie mogło zabraknąć, bo jednak po wellness wielu z Was tutaj przychodzi. I może ktoś z Was stwierdzi, że to nie jest nic nowego, co teraz powiem, ale tak, moim absolutnym odkryciem, roku i, i zmianą jaką wprowadziłam jest poranna joga. Pytacie jak to uprawiałaś jogę. Oczywiście, ale mój poranek nie zaczynał się nigdy od jogi. Paryż czy Warszawa, słuchajcie, to nie ma znaczenia. Ja robię obecnie zasadniczo co rano to samo. Ja w tym roku mocno okroiłam moją rutynę. Przestałam być niewolniczką praktyk, które były kolejną listą do zrobienia. To jest też ogromny temat takiego pożegnania z rutyną. Chyba mówiłam o tym w odcinku z Justyną Świetlicką, która była u mnie w wakacje w podcaście, także polecam. Wybrałam sobie po prostu to, co naprawdę mi służy, to, co lubię, i to, na co się cieszę wstając rano. Um, tak jak w przypadku kawy, ja nie sądziłam, że, że będę osobą, która ćwiczy zaraz po przebudzeniu. A jednak, słuchajcie, ja w skrócie, wstaję codziennie, staram się wstawać codziennie o 7.30, piję sobie ciepłą wodę, robię jakieś tam łazienkowe tematy i robię sobie, staram się też robić medytację ale nad tym chcę opracować, ale robię sobie jogę i to jest taki mój must. Nie zaczynam dnia bez jogi, czasem trwa ona 45 minut w idealnym świecie godzinę, 45 też idealny świat ogólnie, ale tak około pół godziny jest to zwykle, czasem jest to 15 minut, to też jest git i potem dopiero przechodzę do reszty dnia i to jest absolutnie life-changing Praktyka moja codzienna. Ale to, co dla mnie stanowi fundament dobrego dnia, to nie tylko poranek, ale też regenerujący dobry sen. Ja potrzebuję między 8 a 10 godzin snu. Zaakceptowałam to, że ja czasami naprawdę śpię bardzo długo i taki jest mój tryb, tak, takie są potrzeby mojego ciała. No, ale oprócz tego, że sam w sobie dobry sen jest, jest moim ulubieńcem, to ja ulepszyłam w tym roku swój sen, schakowałam to i zaczęłam używać opaski do spania. Jeżeli nie mam możliwości bycia w całkowicie wyciemnionym i też chłodnym. To ważne, odpowiednia temperatura w pomieszczeniu, to zakładam opaskę, po prostu w ciemności lepiej się regenerujemy, światło nas wybudza. I nie jesteśmy wtedy w pełni w tym trybie takiego głębokiego snu. Także bardzo Wam polecam sobie coś takiego przetestować. Warto wspomnieć o tym, że w tym roku wsparłam o wiele bardziej świadomie swoje zdrowie, swój dobrostan. Poprzez korzystanie z olejków eterycznych. Ja przygodę z olejkami rozpoczęłam już dawno, ale tak jak powiedziałam, teraz czuję, że zaczynam się tego uczyć i zaczynam to być częścią mojej codziennej rutyny. Dostałam też ostatnio po raz pierwszy w życiu dyfuzor do olejków, więc myślę, że to już w ogóle wejdzie na inny level. W każdym razie. Korzystam z olejków jako narzędzi wspierających na co dzień, również na sen, na emocje. Bardzo, bardzo dużym odkryciem były dla mnie rolony, czyli właśnie takie rolony, jakby to powiedzieć, takie specjalne aplikatory w kulce do olejków. I to, co mnie najbardziej cieszy i to, od czego powinnam była zacząć, to to, że odkryłam markę, której ufam. I jest to marka Hebday Po pierwsze jest to marka polska, po drugie jest to marka, która nie jest jakimś dziwnym łańcuchem MLM-owym do Terry czy Wild Living. Ja... Young Living, sorry. Ja odkryłam, że... Jeszcze raz. Bez tego ja odkryłam, że nie mam nic do tych firm, ale jakoś czuję się lepiej, kiedy korzystam z firmy, o której nie ma jakichś dziwnych filmów dokumentalnych mówiących o tym, że jest to jakiś dziwny przekręt i mafia. Koniec tego fragmentu. Już nie będę, nie będę za bardzo się rozwijała. Po prostu lubię wspierać polskie jakościowe marki. Powiem po raz kolejny, bo za każdym razem, jak mówię o olejkach, to to wspominam. W przypadku olejków, jakość jest najważniejsza i sprawdzone źródło, bo nie chcemy sobie zatruć organizmu. Tak. Ekstrakty tak silne. Które wdychamy czy aplikujemy na skórę, muszą być sprawdzone, moi drodzy, bo inaczej możemy sobie zrobić krzywdę. Ten wellness to jest w dużej mierze też beauty, i moim wielkim odkryciem tego roku jest, słuchajcie, face modeling. Jest to technika manualna, która oznacza znacznie więcej niż poprawę wyglądu skóry i odmłodzenie. Jest to praca na całym ciele, na napięciach, na emocjach, także na traumach, które siedzą w tym ciele i manifestują się na twarzy. Ja o face modelingu już nieraz wspominałam, odsyłam Was na stronę, do kursów, na Instagram face modelingu i przede wszystkim do podcastu na ten temat ze wspaniałą Anetą Hregorowicz-Gorlo, która jest założycielką i autorką tej metody. Jest to kobieta, która naprawdę robi niesamowite rzeczy na ogromną skalę i bardzo się cieszę, że nasze drogi się przeciw. Cieły. Teraz jestem świeżo właśnie po wizycie u Anety w Sopocie. I to bardzo redefiniuje to, jak podchodzimy do swojego ciała, w sensie jakby zgłębianie tej metody i, i genezy tego wszystkiego. To, jak fajnie jest spojrzeć na zmiany, które zachodzą na naszej twarzy, czy też jakieś defekty, czy oznaki starzenia, jako pewne sygnały tego właśnie, co się dzieje w naszym ciele, ja... Yy, właśnie, połączę już tutaj z kolejnym, z kolejnym yy, podpunktem, bo na co dzień, jeżeli korzystam z face modelingu, to yy, jestem w Warszawie, to idę po prostu do mojego ukochanego warszawskiego salonu, czyli do Purite Otium. Nie mogę pominąć tego miejsca, bo jest to coś tak pięknego, tak jakościowego, to są niesamowite przeżycia i doświadczenia, których, których można tam doznać. Cokolwiek tam nie wybierzecie, naprawdę wierzę, że to będzie niezapomniane i że to będzie miejsce, do którego wrócicie. To jest salon polskiej marki kosmetyków Purite, żeby było jasne. I szczególnie wysyłam buziaki do Kasi Węglińskiej, która też była moją gościnią w odcinku o dotyku. Zakończymy dział wellness, beauty... Dwiema rzeczami urodowymi, produktowymi. Przyznam szczerze, że ja w tym roku przetestowałam tyle kosmetyków, że nie umiem wybrać dla was pojedynczych produktów. Opowiadałam też o nich na bieżąco. Faworyci z zeszłego roku też są aktualni, ale produkt, z którym zostanę pewnie na lata i który trafił do mojej kosmetyczki i pozostał i jego nie zmieniam w tym roku, to jest BB Cream z SPF-em. Team Sunscreen z Recibo. To jest mój codzienny niezbędnik, niezależnie od pogody, bo używam SPF-u zawsze, o każdej porze roku i niezależnie od pogody danego dnia, plus bardzo lubię lekkie krycie takiego BB creamu, i ten jest po prostu, moim zdaniem, najfajniejszy z tych, które mam i miałam. I na koniec, last but not least, tak jak w przypadku Olini. O marce Hagi było w tym roku sporo, ale jako, że wszystkie produkty, których używam do ciała, są tej marki, to nie mogłam ich pominąć. Szczególnie w okresie zimowym po prostu żel pod prysznic i masło do ciała korzenne, pomarańczowe, to jest jakiś kosmos, po prostu tak nas sensorycznie przenosi w ogóle do świata takiej przytulnej zimy. O, coś pięknego. No, ale generalnie tak samo jak w przypadku. I Recibo i Purite, polska marka, cruelty free, wiadomo, naturalna, jakościowa. Wspaniali ludzie za tym stoją. Jestem po prostu ogromną fanką. Słuchajcie, koniec listy i tylko na sam koniec, na sam koniec odcinka jeszcze parę słów o fundacji. Już kolejny rok, to będzie chyba trzeci rok, kiedy wspieramy fundację co miesiąc. Ja przekazuję 10% zysku z mojego sklepu internetowego innej fundacji każdego miesiąca. Mój sklep internetowy zawiera przeróżne e-booki, które napisałam na przestrzeni lat. Ostatni dosyć dawno temu, ale polecam Wam serdecznie sobie zajrzeć na Karolina Sobańska, komu kośnik sklep. Tam są e-booki z przepisami, e-booki o moim podejściu do zdrowia, ale jest też e-book codziennik, czyli takie narzędzie do pracy nad sobą, czyli taki notes elektroniczny, który codziennie zadaje Wam inne pytanie ze świata coachingu i psychoterapii, po to, żeby Was po prostu przeprowadzić przez taką roczną podróż w głąb siebie. Polecam bardzo serdecznie i jeżeli robicie zakupy w moim sklepie, no to też dorzucacie cegiełkę wybranej fundacji i w styczniu 2023, nie mogę w to uwierzyć, mam ciarki, jak to mówię, bo czas leci szybko, wspieram oczywiście Woźb. Dlaczego? Dlatego, że Woźb działa od lat i zmienia świat. Wow, nie spodziewałam się tego. I'm a poet and I didn't know it. Uważam, że nie ma lepszej inicjatywy do wspierania w styczniu, jestem im wierna i mam nadzieję, że. Wośp będzie ze mną nawet wtedy, kiedy będę już starszą panią i z dumą będę patrzeć na to, że mamy setny finał w tym roku, o ile się nie mylę, mamy 31 finał, także zapraszam do wspierania. Dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to były dla Was inspirujące chwile ze mną. Tak jak powiedziałam, od. 1 lutego, wracamy z inspiracjami miesiąca, łączymy styczeń z lutym. I ja teraz, kiedy słuchacie, jestem na detoksie cyfrowym, co mnie bardzo ekscytuje. Wracam do Was ze świeżością i z nowymi przemyśleniami. Jestem na maksa podekscytowana na nową ramówkę na ten rok. Na te wszystkie tematy, które dla Was szykujemy. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze w Sylwestra, aczkolwiek y, uważam, że każdy dzień jest dobry, żeby się bawić i każdy dzień jest też dobry, żeby się nie bawić, więc z dużej presji tutaj nie wywieramy. Wchodzimy w nowy rok ze spokojem. Podsumowujemy ten, który był. Y, nie boimy się nazywać swoich marzeń. I nie robimy też wielkiego halo z tego, że jest styczeń. Po prostu ja lubię zawsze, jak jest symbolicznie czysta karta powiew świeżości i życzę nam dobrego czasu w tym roku. Dzięki raz jeszcze, że jesteście, że słuchacie, i mam nadzieję, że zostaniemy razem przez kolejne miesiące, a nawet lata. Do usłyszenia. Cześć!